W ostatnim okresie czasu koalicja sejmikowa, większościowa apeluje do zarządu odnośnie pewnej współpracy i taka współpraca ze strony zarządu jest, natomiast zastanawiamy się, czy taka współpraca jest ze strony właśnie prezydium sejmiku województwa. Państwo dobrze wiecie, że miesiąc lipiec to był miesiąc zwyczajowo przyjęty jako wolny, bez sesji sejmikowych, że ta sesja najbliższa sejmiku miała być w miesiącu sierpniu i potem we wrześniu. Natomiast no, zostaliśmy trochę zaskoczeni tym, że jest zwoływana sesja w lipcu, ze względu na to, że nie ma tematów tak naprawdę, które by musiały być aż tak szybko przekazywane i aż szybko uchwalane. De facto, gdybyśmy spojrzeli na ten porządek tejże najbliższej sesji, która ma być 31, to by się okazało, że mamy właściwie taką współpracę, że odwołujemy 5 przewodniczących komisji różnych, zmieniamy skład osobowy i to jest właśnie ta współpraca ze strony prezydium. I również no, by była tutaj na pewno też było jakby ze strony pana przewodniczącego debata o ochronie zdrowia. Wszyscy się znają na zdrowiu, w związku z tym ta debata na pewno będzie 31 lipca. Ale to pokazuje tak naprawdę, że ta sesja zostaje zwołana, no właściwie to nie jest, jakby nie była potrzebna, a widocznie niektórym była potrzebna, żeby zmienić składy osobowe komisji, czyli i tak w tym ostatnim okresie czasu do końca kadencji 4 miesiące, żeby to współpracę jeszcze bardziej utrudnić zarządowi. Natomiast my i zarząd, marszałek i cały zarząd ma wątpliwość taką podstawową prawną, czy w ogóle była możliwość zwołania sesji sejmiku w trybie zwyczajnym i podejmowania przez sejmik uchwał zgodnych z prawem. Państwo dobrze wiecie, że Komisja Główna jest sparaliżowana, gdyż jej skład osobowy nie został zmieniony przez sejmik po odwołaniu niektórych członków prezydium sejmiku. We wtorek komisja, która została zwołana przez pana przewodniczącego, Komisja Główna, obradowała w składzie sprzecznym z ustalonym uchwałą sejmiku. I w tym momencie no, zarząd wyraża troskę o prawomocność planowanych do podjęcia uchwał sejmikowych. Konieczne zmiany w składzie Komisji Głównej powinny być przeprowadzone na sesji, na której zmieniano skład prezydium sejmiku. Takiego składu osobowego nie uchwalano na tej sesji, która zmieniano skład prezydium. Albo też powinno być zwołana specjalnie w tym celu sesja nadzwyczajna. W związku z tym Zarząd Województwa Podkarpackiego apeluje do pana przewodniczącego sejmiku o szczególną staranność przy organizowaniu prac sejmiku z uwzględnieniem obowiązującego prawa, gdyż tak droga na skróty stanowi zagrożenie i ewentualnie być może w przyszłości zarzut łamania prawa. Co prawda pan przewodniczący jednoznacznie powiedział, że to jest w prawie. No jeżeli jest w prawie, to dlaczego punkt pierwszy tejże sesji 31 lipca jest uchwalenie, czy tam podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jeżeli teraz można było podjąć porządek i zwołać tą sesję i właśnie taki porządek uchwalić w tym składzie Komisji Głównej, to po co ewentualnie usankcjonowywać skład osobowy tejże Komisji Głównej? Uważamy, że tu to błędnie to zostało stanowisko zajęte, ale no, rozumiemy, natomiast apelujemy do pana przewodniczącego, żeby rzeczywiście zachowywał tą szczególną staranność przy organizowaniu prac sejmiku w przyszłości. Tych spotkań jeszcze będziemy mieć trochę, ale to pokazuje tak naprawdę, jaka ta współpraca jest ze strony prezydium sejmiku w stosunku do zarządu.